Kochaj Czajnę, kochaj Czajnę. No, 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 something. Kochaj Czajdy. Yeah. Kochaj Czajdy. Okay, now it's good. O kurde, proszę, teraz pakowałem. Bip, bip, bip. Thank you so much. Dzień dobry. Ale się dzisiaj nie wyspałem. Najchętniej bym wrócił do łóżka i jeszcze pospał z godzinkę, z dwie. No ale niestety tak się nie da. Obowiązki, a może bardziej przyjemności wzywają. Jestem na miejscu. Mam kilka ciekawych pytań dzisiaj do pani prowadzącej odnośnie kilku słów, które będę mógł wykorzystać w życiu codziennym. Jak powiedzieć dobrego dnia ci życzę? Przed chwilą nie udało mi się tego nagrać, ale jak wyjeżdżałem od siebie z podwórka, to pracownik ochrony zapytał mnie, gdzie idziesz. Nie zrozumiałem tego, zapytałem, co to znaczy, powiedział mi właśnie, że to jest gdzie idziesz. Odpowiedziałem mu, że Rangroj do szkoły. On mówi, o, Rangroj. I powiedziałem mu zdanie pomriam pasat taj. To znaczy uczę się tajskiego. No to był tak zszokowany, powiedział o, pomriaj, pomrian pasat taj. Good, 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 good. I jak mi się nie chciało, to dało mi to fajnego kopa takiego, że idę dalej się uczyć. I dlatego teraz chcę nauczyć się tego, jak się mówi, gdzie idziesz, bo szczerze mówiąc, że dopiero pierwszy raz to usłyszałem i zapomniałem. I właśnie tak kończąc taką rozmowę, chciałbym powiedzieć miej dobrego dnia, tam dobrego dnia ci życzę i też chcę tego się dzisiaj nauczyć. Sam sip gao. Sam sip gao. Wyjechać stąd to po prostu graniczy z cudem. Zajęcia się skończyły, 2 godziny znowu zleciały nie wiadomo kiedy. Znowu dużo ciekawych rzeczy. Coś tam udało mi się nagrać z zajęć. Dużo ciekawych rzeczy było, takich jak zawody. Ale też pytałem o jakieś takie około lekcyjne tematy. Także na przykład miłego dnia jeszcze nie znam, ale oni tutaj mówią kochaj shop D. Kochaj shop D znaczy mam nadzieję, że będziesz miał szczęście. No i już będę mógł wprowadzić tak samo do swojego słownika jeszcze ubogiego, bo ubogiego, ale już wzbogacającego się w każdym tygodniu o nowe słowa, nowe sformułowanie. Kochaj shop D. Something in Thai language. Where you go? Pai Nai. Pai Nai. It was Pai Nai. Okay. Pai Nai. It's where you go. You go. Okay. Okay. New word. Pai Nai. Pai Mai. Pai Mai. Pai Mai. Pai Mai. Ah, Pai Mai. Where you go? Okay. Yeah. Okay. Okay. Thank you. It's very hard language. Nik Noi. Nik Noi. Nik Noi. Yes. 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 what I wanted to say to you. Kochaj Czajnaj. Kochaj Czajnaj. No, 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 something. No, sorry, sorry. Kochaj Czajdy. Kochaj Czokdy. Kochaj Czokdy. Yeah. Kochaj Czokdy. Okay, now it's good. Kochaj Czokdy. Yeah. Okay, bye bye. Thank you. No i całą drogę powtarzałem sobie. Kochaj Czokdy, kochaj Czokdy, kochaj Czokdy. A jak przyjechałem, to zapomniałem. Jest to trudny język, bo te słowa są takie no, takie jakby nawet nie pasujące do siebie dla nas Polaków. Półgłoski nie pasują do samogłosek i tak jak mówię, no jechałem i mówiłem sobie kochaj, kochaj to sobie skojarzyłem kochaj po polsku.
Chokdi, 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 kochaj Chokdi, kochaj Chokdi. Dojechałem, chciałem zabłysnąć i się nie udało. Następnym razem, następną osobę, którą spotkam, to jej na pewno to powiem, ale chociaż się spytałem, co ten pan do mnie rano powiedział, czyli dokąd idziesz, gdzie idziesz, coś takiego, już będę miał kolejne słówko, więc tak, kurde, małymi krokami, a na pewno będzie z tym językiem mi coraz łatwiej, coraz lepiej. Bardzo mnie to cieszy, jak już właśnie mogę gdzieś tam jakąś małą rzecz, ale powiedzieć samemu. No i nastała ta chwila obowiązku, a zarazem przyjemności, albo przyjemności, a zarazem obowiązku. Wychodzę na rower, w planie jest godzinka, godzinka miała być biegania, więc zrobię 1,5 godzinki roweru. Jeszcze nie wiem, gdzie pojedziemy, wszystko się zaraz okaże na spontanie. Uwielbiam się w życiu rozwijać, a publikuję ten swój rozwój na pewno nie po to, żeby się tym chwalić. Jestem na takim etapie życia, że czuję wewnętrzną potrzebę dzielenia się swoim doświadczeniem. I mam nadzieję, że uda mi się kogoś zmobilizować do otwarcia szuflady i wyciągnięcia z niej jakiegoś skrywanego, niezrealizowanego marzenia, planu, celu. Niezrealizowanego, ponieważ to nie był odpowiedni czas, albo że nie było czasu, albo jeszcze może być jakaś inna wymówka, że może nie byliście gotowi w danym momencie zacząć realizację swojego marzenia. I może dzięki temu, że ja pokazuję, jak ja to robię i że realizuję nawet rzeczy, które wielu z was się mogą wydać niepotrzebne, tak jak nauka języka tajskiego, to może i wy zrealizujecie jakiś skrywany w tej szufladzie własny plan. Zapraszam was do dołączenia do tej przygody. Będziemy się nawzajem wspierać, pomagać sobie w słabościach, których będzie więcej niż pięknych chwil. I razem będziemy się rozwijać, razem będziemy szli w kierunku lepszego jutra. Mam nadzieję, że nie będę w tym sam, że ktoś do mnie dołączy, a jeśli nie, to mam nadzieję, że jak nie pokażecie, że nie podzielicie się ze mną informacją, że dołączyliście, co robicie, jakie są wasze postępy, to w ciszy będziecie podglądać moje postępy i dzięki nim będziecie się mobilizować do osiągania swoich. I takie jest właśnie założenie tego kanału. A żeby rozpocząć jakieś działanie i realizację planu szuflady, po pierwsze trzeba zapomnieć o takim słowie, wykreślić takie słowo ze swojego słownika i życia jak wstyd. Bo to przez wstyd ten pomysł trafił do tej szuflady. Bo to wstyd wymyślił te wszystkie wymówki, że w czymś nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Trzeba przestać wstydzić się tego, co pomyśli rodzina, co pomyślą inni. Mieć w to po prostu wywalone. Jeśli realizacja marzenia, celu, planu uczyni was szczęśliwszymi, to należy to zrobić. Bez zastanawiania się. To wy macie siebie uszczęśliwiać, a nie innych. Z jednej strony, jakie to proste, ale dla wielu, jakie to trudne. Jeszcze bliżej mógł podjechać. A jak już ogramy ten nasz wstyd i znajdziemy w sobie siłę i takie poczucie, że chcemy tej zmiany, że chcemy iść naprzód, to kolejną rzeczą jest wmówienie tej naszej czasem głupiej, ograniczonej czaszce, że każdy sukces jest sumą porażek i to trzeba mieć zawsze z tyłu głowy, bo momentów zniechęcenia i porażek będzie o wiele więcej niż tych fajnych, miłych chwil. Ale jak będziemy o tym wiedzieć, będziemy tego świadomi, to w momentach, kiedy przyjdą porażki, przyjdą te gorsze chwile, to my się nie zniechęcimy. To będziemy mieli siłę do dalszego działania, bo przecież to jest tylko element układanki. To jest tylko pewien etap. Dodatkowo należy uświadomić sobie, że porażki, problemy, one tak do końca nie są czymś złym, bo to właśnie one tworzą z nas silniejszych ludzi. Silniejszych psychicznie, fizycznie. I to one nam pozwalają się rozwijać, a nie miłe, piękne chwile. Bo miłe, piękne chwile są spoko, okej. Ale one nas zbyt wiele nie nauczą.
krzywuje motocyklistów. Najczęściej bez kasku. O kurde, proszę teraz. Pakowałem. Bip, 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 bip. Thank you so much. Dobrze wam już znana z moich odcinków Bangla Road po lewej Tiger Club, bardzo charakterystyczny, no i Illusion po prawej. Jeszcze teraz jest droga otwarta, to aż tyle wiary nie ma. Jak tu kiedyś z Kamilą byłem wieczorem, to tu po prostu jak sardynki ludzie powciskani. Reasumując dzisiejszą wypowiedź, nie bójcie się popełniać błędów, nie bójcie się porażek i nie wstydźcie się tego, że znajdą się ludzie, którzy się będą z was śmiali, a będzie takich sporo. Ci, co się będą z was śmiali, to będą zwykłe łajzy, które nie osiągnęły i nie osiągną niczego. Jeśli plan, cel, który obraliście, przyniesie wam szczęście i radość, to tylko to i nic innego się nie liczy. Cała reszta, cały świat się nie liczy. Bądźcie szczęśliwi i ponawiam prośbę. Zapraszam jak najwięcej osób do dołączenia, do rozwijania samego siebie w taki sposób, jaki jest dla was najlepszy. Ja na obecną chwilę wybrałem język tajski, całkowicie nowy. No i rozwój sportowy. Ale już mam w głowie kolejne plany. Te są jeszcze na pierwszym etapie rozwoju. Przed tymi jeszcze wiele. A u mnie w głowie już się rodzą kolejne. Równie jak nie bardziej ciekawe. Także nasza podróż w głąb siebie, w rozwój własnego ja, dopiero się zaczyna. Przede mną 20 minut powrotu do domu. Jedzonko, prysznic. I jeszcze z Zuzią na Muay Thai dzisiaj drugie zajęcia na nowej salce. Do zobaczenia. Może na salce, a jeśli nie, to jutro. Pozdro!